Right as you will start any time in the next 15 seconds, watch the lights. Go, go, go! We are underway at the European Championships here at the third European Games. So the early sprint lands for position. Dani Valero leading out the field. Schwarzbauer with a brilliant start. So to Lars Foster, who won the European title, remember, in Glasgow. Równe odległości. Jaką przewagę buduje Lukas Schwarzbauer? Kilkunastoosobowa grupa pościgowa. Dopiero jest kilkadziesiąt metrów za nim. Ale dajmy brawa, dajmy wsparcie, niech czują Państwo obecność! And leading that chase through, it is Martin Blooms of Latvia. And in this group, Bartolomiej Wambach of Poland. Bartek jest numerem 12. Będzie za chwilę obok Państwa. Bartolomiej Wambach! Sebastian Fili moving up. Luca Braido. Then it's Pieter Fuamo. Vlad Daskalu moving up as well. Drugi jedzie Martin Blooms. I tutaj łotewskie flagi pomywają. Bye.
Słusznie mówi Dawno, jedziemy oczywiście w 6 minut i tak jak panie. Panie jechały 5 prawie tego blisko 0 km. Znaczy był jakiś kozak na elektryku, jakby to było przedmiot. Proszę Państwa, dopingiem wsparcie potrzebne Bartłomiej Wawar. On potrzebuje tego hałasu. Jest na 19 pozycji. No i też ta czołówka lekko nam się spłaściła, ale cały czas jest bardzo ciekawie. No, patrzymy z bliska i doping, doping, doping! Dawid Campos na prowadzeniu. Drugi Lukas Bartbauer, ale też nie ma lekko. Sebastian Campos za nim. Luka Wajdą, Luka Wajdą, Wlataszyny, Pomerania, Wyrzyna, Tomasz Szyścia, Wyrzyna, Wyrzyna, Chłamu, Dawid Valero, a little bit behind, Maciej Suza, oh, four front, and there's Martin Bloom, he's dropped back slightly. I proszę Państwa, za chwilę powitamy na trwalu końcówce tej grupy. Bartłomiej Wawor! Oh, the unmistakable. Właśnie poprawia swoją pozycję z numerem 35. Krzysztof Łukasik! David Nordman, off the Madeline, but I don't think we're going to see.
double cold for the Netherlands Swiss next. He's gonna have a very good ride from Milan Vader. You might remember Milan joining the Jumbo Visma team and a terrible road crash. And we didn't know if he would ever ride again, but he is back and he's riding up through the field. Come on, Milan! Numer 69 za chwilę wleci na drwala. Paweł Bernard! Polska! Kolejnego Polaka, proszę Państwa, który właśnie wrzucił okulary. Michał Dopór, Polska! This is going to be Carlos Tedeschi. Just ahead of Filip Hetman. Dajmy wsparcie, dajmy prawa numer 60. Karol Ostaszewski. What an amazing image though. Look at the riders on the pump track. We've got about 20 riders racing at the front of the race. Jadą blisko siebie, jadą w kontakcie. Jest też Filip Kelta. Jest też numer 72. Maciej Jeziorski. Dawaj!
Thank you.
2023, trzecie Igrzyska Europejskie, Kraków, Małopolska. I Bartek na końcu pogratuł, ale masz, ale kup, 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 kup. A na naszej polanie już pojawili się kolejni Polacy. Paweł Bernat w tej chwili wyprzedza zawodników na tym pierwszym podjeździe. Ale Berni! Idzie teraz w towarzystwie znakomitego zawodnika Milana Wadera z Holandii, który reprezentuje Team Lotto Jumbo po bardzo ciężkim wypadku, który niemal zagrażał życiu. W tej chwili wraca do formy, więc wielki, wielki doping także dla niego. Ale Milan, doing great, hop, 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 hop. Tak jest, mamy tutaj kilka, proszę Państwa, akcentów, kilka sytuacji, które bardzo nas elektryzują. I razem mocno! Mamy kolejnego Polaka na podjeździe, za moment będzie na tej eksponowanej górce. Próba zaczyna się rozciągać, to są decydujące momenty tego wyścigu. Well, is this the move? It could well be. Lucia Brejdo and Lars Forster now have a sizable gap over third place. It's going to be about 6 or 7 seconds at least. And Luca Brejdo, who knows what it takes to win a big race with 2 World Cup wins, has launched his attack. Mamy kolejną grupę zawodników, kolejną grupę kolarzy. Panów, którzy się tutaj nie oszczędzają. Thomas Nitscher. Oh yeah. It's a very fast finish. Było fenomenalne zakończenie, gdyby taka cała grupa dała radę razem dojechać do mety, to byłby największy sprint finish. Dawaj, dawaj, dawaj!
of Italy putting on the pressure now on the climb. Can force the respond, he can, but there's a gap now back to number 12. Slavomir Lukashin, our fastest power rider. In 16th then, there's Bartolomei Babak in 24th, one lap to go. The Norwegian, and he's on the back row of the grid. Attack has come. Vlad Dascalu of Romania has made the move. One lap to do to go for Chris Dawson of Ireland. Schwarzbauer, Bredelt, and the Flamont. Forster is the only man that's able to give chase now. And Vlad Dascalu is riding that bike like